Cześć, dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie. I tak żyjemy. Nie odzywaliśmy się, ponieważ dość mocno chorowaliśmy. W sensie ten pan, który teraz tutaj właśnie próbuje usnąć, jest dalej chory. Siedzę z nim na opiece, ponieważ Igor ma zapalenie płuc. Już jest dobrze. Jak się czujesz? Źle? Bardzo źle? Igor ma zapalenie płuc. Ale już jest dobrze, już temperatura zeszła, już wiecie, jest ok. Ja teraz, tak jak mówię, jestem na opiece. Igora nie było u mnie 2 tygodnie, ponieważ zaczęliśmy remont. Ja mam przebitki, już nagrane, wiecie, też z czasu remontu. Nie mam jeszcze takiej ostatecznej przebitki, ponieważ brakuje mi jeszcze zasłon. Znaczy zasłony mam, brakuje mi firan, który się już mi... co robią? Szyją. Także my chorowaliśmy, remont nas trochę pochłonął. Mam taki burdel w domu. Już jest dobrze. Już jest tak, że może ktoś przyjść, bo jutro przyjeżdża koleżanka do mnie ze swoim chłopakiem. Więc już jest ok. Także mogę ludzi przyjąć, bo to nawet nie było możliwe, bo ja w salonie miałam 3/4 rzeczy, które musiałam sobie pochować. Więc wyobraźcie sobie, jak to wszystko jest u Igora w pokoju. Wszystko jest u Igusia. Tu było. A jeszcze z tatusiem. Znaczy to tatuś bardziej. Ja mu pomogłam. Darliśmy podłogę w salonie do czystego betonu. Więc do gołego betonu była darta podłoga. Więc wyobraźcie sobie, ile ja miałam tutaj kurzu. Ile mam dalej kurzu. Bo wiadomo, tutaj zbieram się. Cały czas mi gdzieś osadza. Jeszcze mam u Igora w pokoju. Nie ruszyłam jeszcze, chodzi o sprzątanie, bo tam wszystko trzymaliśmy tak naprawdę. Jedno, co mnie załamało, jak widziałam. Tam, gdzie wszystko trzymaliśmy, mam nowy dywan w sumie. No bo Igor się urodził, czyli ma 2 lata niecałe. No 3 lata ma ten dywan niecałe. No 2 lata będzie miał, bo Igor... No tak, no będzie dwa, może dwa... No dobra, powiedzmy, że 2 lata ma ten dywan i on jest tam, gdzie jest białe, jest szare. Jest tak syfny, że to jest po prostu dramat. Dzisiaj jest ładna pogoda, więc muszę stąd wziąć dywaniki i za chwilę wyprać. Ja w ogóle wszystko, co było na wierzchu... Piciu, chcesz? To idź sobie do pokoju weź. Wszystko, co było na zewnątrz, ja prałam, bo wszystko było skurzone. Tak? Wszystkie, wiecie, łóżka, Igorka, łóżek rozbierałam na części pierwszej i wszystko wycierałam. Fifka. Zdradzę wam taki temat. Fifka ma zrobioną półeczkę na ścianie, z której jeszcze nie korzysta, jeszcze się boi. Dzisiaj była zachęcana, ale myślę, że jak zobaczy, że widzi stamtąd ptaszki, to myślę, że będzie ok. No, dzisiaj Jarek zaczął kuchnię sprzątać, ale jak zawsze Jaruś to Jaruś, nie wyrobi się z niczym. Także jest druga, poszedł do fryzjera, a wysprzątał 1/3 kuchni. Nie masz? Igora, powiem wam szczerze, że nie widzieliście długo i się bardzo zmienił. O wiele więcej mówi, jest bardziej komunikatywny, no i urósł. Co? Ale wyciągnij pypusię, jak do mnie mówisz. Co? Jeszcze raz. Baby tam nie ma? A co tam szukasz? Bumbumę. Ale wyciągnij pypusię, jak do mnie mówisz. Bumbumę. Kto bumbumem pojechał? Baba. Baba pojechała bumbumem? A gdzie masz to, Piciu? Nie ma? Pomóż ci szukać? No to chodź, idziemy szukać. I musimy iść tam, gdzie ja wam nie mogę pokazać. Także my wchodzimy tu. Igor poszedł spać. A ja nagrywam w pokoju, którego jeszcze nie możecie zobaczyć. Jarek miał dzisiaj tylko posprzątać kuchnię i jak zawsze mu to nie wyszło. Pomogłam mu. Oho, idzie. Zaraz wam go pokażę, bo Tak się zbierał, nie wysprzątał kuchni. I idzie na imprezę. A ja wam pokażę, co kupiłam dzisiaj na zakupach, bo muszę właśnie je rozłożyć w końcu. No, także zrobimy wam haul. Jarek powiedział, że coś nagra. Także... Nie patrzcie się na bałagan. Tu są zakupy. Tu jak widać jeszcze Igora rzeczy. Ktoś się szykuje gdzieś? Dream steak. Amanda jedzie do Gliwic.
No, a ja Wam wezmę i zrobię food hall szybko, bo muszę nastawić warzywa. No i dobra, pierwsze co mamy to chleb żytni, bułki, rzodkiewka, marchewka, pietruszka, pomidorki, takie serki tu na imprezę. Chyba dwa ciasta kupiłam, to jest taki sernik na zimno. Bazylia. Bazylia nie jest za piękna, ale no, uwierzcie mi, najładniejsza jaka była. Potrzebuję jutro do bruschetty, czy jak tam mówicie. Sos burgerowy. Majonez kielecki, jedyny majonez, który się daje u nas do sałatki jarzynowej. Tu mam almatek schrzanowy, on będzie do tortilli. Czosnek suszony, widzę, że jeszcze mam, myślałam, że się kończy. To jest taki serek wędzony z czarnym pieprzem, orzeszki, szwarcwaldzka szynka, kurdowa pomidorowa i tu mamy szynki. Polędwice z wadowic, bobrownik, ej. Patrzcie się, ile jest cena za kilogram szynki. No, tu jest salami. Za kilogram. Ta chyba była tańsza. Patrzcie. 42,80. 53,50. 54,20. Tylko ser dalej królewski. Najlepszy serek kanapkowy to jest mój ulubiony czosnek. Nie wiem, czy rzodkiewkę mówiłam. Dobra, kolejna partia. Mamy dymkę. Papryka szczeciński. Powinna mieć dwa. Pesto zielone, kapary, pomidory suszone, zdrową zupkę, dwie renaty oczywiście do sałatki jarzynowej. Nie chcę robić dużo. Tu mamy sałatę zieloną, tortillę, seler, tu mamy kabanosik, tu mamy 100 gram łososia. To kosztowało 20, prawie 1 zł. Masakra. Koperek, on bardzo jest fajny, zliofilizowany. Do tego najlepszy barsz koncentrat czerwony, szczaw, bo dawno, dawno nie robiłam zupy szczawiowej, no i oczywiście groszek do sałatki. Ostatnia tura, same dobroci tutaj mamy, powiem Wam szczerze. I tak, likier czekoladowy to dla mnie. Tutaj najlepsze pasaty, jakie są ever. Powiem Wam tak, jak robię pomidorową, to zawsze robię na tej pasacie. Inne rzeczy mogę robić innymi pasatami, bo wiadro ma się do prawie, ale jeśli chcę szybko zrobić pomidorówkę, to tylko te muti. Tu mamy, wiecie co? To jest fresco frizzante. To jest naprawdę tanie wino. Jak to brzmi? Tanie wino. Bo naprawdę, kosztuje 12 z czymś, ale ja go bardzo lubię. Mamy dwie buteleczki, znaczy ja i koleżanka, jutro będziemy pić, więc znaczy spożywać. Także mamy tanie, dobre wino. Dalej mamy kanari, czyli kokosowy. Kokosowy likierek. Tutaj mamy taki okrągak, też chlebuś taki żytni z nasionkami. Wiadomo, jak w Krakowie to obwarzanki. Dalej tu mamy pesto czerwone. Takie można powiedzieć. Bardzo dobrą pastę Ajwar, chyba tak, tylko z sosem chrzanowym dodatkowo. Zwykłe korniszonki. Ja je potrzebuję do tej tortilla z właśnie korniszonem, z serkiem tym chrzanowym i z łososiem. Tak. I bruschetty będą z zielonym pesto, pomidorkami pokrojonymi z czosnkiem, takie wiecie. Drugie będzie z czerwonym pesto, na to dam kapary na przykład. I jeszcze może zrobię jakieś, może z tą z ajwarem i nie wiem, mam tą szynkę z szwarcwaldzką, to też będzie do bruschetty. Dalej mamy kolejny paprykarz szczeciński. Jarkowi, żeby na imprezie miał też co pić, nie tylko my. Także ma piwko z kolegą. Tu mamy dwa, dosłownie dwa buraczki, które chcę z nich zrobić troszeczkę ćwikły. I tu mam coś wspaniałego. To jest ten ręczny siekacz, wiecie co? I właśnie mi się przyda na przykład to do ząbków czosnku. On jest świetny, jego nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś pokazywała go Charlotte. Miała podobny, także to będzie na pewno w użyciu.
Jest jedna jeszcze siatka, ale to są już soki i napoje, także ich wam nie będę pokazywać, bo to jest już nic ciekawego, nie chcecie wiedzieć, ile na to wydałam, ale to jest po prostu dramat, jak ceny poszły do góry. No, także jeśli chodzi, wiecie, o te likiery, to nie były po 25 zł, jakoś tak nie było jakoś tak bardzo źle. Ale ja teraz, jeszcze tego nie wiecie, bo jeszcze tego nie widzieliście, ale ja mam teraz taki, wiecie co, ładny bareczek. Przeszkloną półeczkę, do której właśnie widać, tak mam ułożone szkliwo, jak taka stara baba. Pokażę wam jeden motyw tylko z tego pokoju, który może być... Co? Co upadło? No? No jedz. Igor się bardzo rozgadał. I śmieję się, że to tak dla starej baby robią. Znaczy, jak robiły nasze mamy, ja pamiętam, tak miałam, ale mi się tak strasznie podoba i powiedziałam, że ja tak będę miała. Także uwaga, wchodzę do pokoju. I to jedno, co wam mogę pokazać, to... O, nie wiem, czy też tak lubicie. No, także wyszłam. Nie mogę wam jeszcze pokazać, chociażbym bardzo, bardzo chciała. Ale musicie mieć efekt wow. Znaczy się, nie wiem, czy może wow, czy wam się to będzie podobać. Mi się podoba, mi się bardzo podoba. Także... To nagram na pewno w tym tygodniu, jak tylko mamusia mi przywiezie firanki, które mi zostały. No ja jeszcze muszę ogarnąć, widzicie, na każdych drzwiach, tam jest cała też ta suszarka, na każdych drzwiach coś wisi, bo ja wszystko prałam, tak jak mówię, pogody nie było, jeszcze jest patrzcie się, tu jest kolejny worek przyszykowany, to już jest nic, tu jeszcze są, widzicie, rzeczy, normalnie wstydź się przyznać, ale wam się przyznaję. Jest po prostu dramat, bo ja tam wszystko, co miałam w pokoju, musiałam dać do jego pokoju. Miałam też w sypialni, ale w sypialni już uprzątnęłam. No tak, że jak widzicie, mojej sałatki jeżynowej też nie będzie za dużo. Jeszcze muszę jajka do niego dogotować. Też nie będzie za dużo, bo tak robię troszeczkę, bo brakuje mi, bo my jakoś tak na świętach nie pojedli, że tak powiem. Tak to ujmę. Sorki, wyciągałam garnek. Byliśmy u rodziców i tak naprawdę tyle, co na śniadanie się zjedli. No, więc nam trochę brakło, znaczy mi tak brakuje troszeczkę. Także robię jutro na to spotkanie sałatkę jarzynową i śmigłę. Także wiecie, nie opłaca się do mnie przychodzić, bo nie macie wydzibasów różnych, wigibasów i różnych takich rzeczy, także ja też już daję buraczki. Aż dwa. Dwa buraczki jeszcze daję i niech się robią. Niech się też gotują. Pochwalcie mnie, jaka jestem kochana baba. Pop się bawi. A ja ubieram. Nie mogę wam więcej pokazać, bo jestem w pokoju, który jest zakazany. Także ja pracuję. Witam was z Aryny Gliwice i zaczynamy Dream State. Czyli imprezę techno, której nie lubi Beatka. Pozdrawiam. Ja jeszcze nie jestem zrobiona, gdy sprzątam, bo mają goście przyjść i wykładam rzeczy, bo tak jak widzicie, nawet to jest jeszcze puste, ale już salon jest posprzątany, teraz tylko odkurzać muszę w całym domu. Co? Co ty?
Co masz tam? Pokaż. Bumbumę. Bumbumę masz i co jeszcze? Plakietkę? Nie. A co masz na smyczce tutaj na szyi? Chciałam wam tylko pokazać pana. Ja przepraszam za te części, które były przed chwilą. Pan już był pod wpływem, jak widać po oczach, nawet ich nie domykał, jak mrugał. Tata! A mierz w mięsie, w którym, poczekajcie, bo mi robi kawę. A Jarek mi tak często robi kawę, że on nawet nie wie, w którym mi garnuszku robić. Wiesz o tym? W tym? W tym albo w tym drugim. Jak się bawiłeś, alkoholiku? Nie, zrobili takie oszumy jak w 19, ale było dobrze. Organizacyjnie trochę wkurwili mnie. Bo coś bilety nie wchodziły, no ale bilety miały bilet 2 lata. No ale mogli kurwa, no. No. Ale najlepsze był kubek Fejmu, kurwa. Tak, Fejm, ale mam. Tam było chyba, poczekaj, 3 tygodnie czy 2 tygodnie. A, bo tam na typowy nie wiecie, Jarek chyba nie mówił. Tam piwo 15 zł, dodatkowo musicie kupić sobie kubek wielokrotnego użytku z paskiem, tutaj macie przy pasku, no nie? Nie, taki haczyk, nie? No, haczyk taki ale macie do paska. Ale to wszystko wtopione razem, nie? No. Taki haczyk jest do kubka, i który możecie przy spodniach trzymać. I kubek kosztuje 10 zł. Markus Schulz też panie zagrał. Jedyne nawiązanie do Ukrainy, bo tu się dużo osób co było na socie, że za bardzo się solidaryzowali z Ukrainą, bo te zdjęcia. A na Dreamstate było tylko, że flaga Ukrainy, tam Markus Schulz. Tą datka taki przepis. Ja idę dalej sprzątać, dziecię, to jest pierwsza. Jako, że się już zrobiłam kobietą, znaczy, że za chwilę przyjdą, już powinni być. Goście w sensie, koleżanka z jej facetem. Pan jeszcze nie przebrany. Przestań! No, także my działamy. Dałeś już tu bakterię, Jarek? Dałem. No to dobrze. Jarek zmieniał wodę w akwarium. Do tego pokoju wam nie mogę pokazać, prawda? Ale już niedługo, w przyszłym tygodniu będą firanki, więc będzie efekt skończony. Nie licząc tego, że fifka mi zbiła jedynego kwiatka. Ja właśnie skończyłam robić bruschetty, to co wam mówię. Jedno zrobiłam z zielonym pesto. Pomidor z bazylią, drugie jest czerwone pesto, kapary i szynka szwarcwaldzka. Także powiem wam, że wyszło pyszne. Idę zanieść to do pokoju, którego nie możecie zobaczyć. I będziemy kończyć tego vloga, gdyż... tak, jestem tu. Musicie jeszcze chwilę wytrzymać. Jeszcze troszkę. Niech tylko firanki mi przyjdą. Patrzę. To wtedy będę mogła wam pokazać. Także my kończymy vloga. Ja muszę to zanieść. Już na am. Jarek znów zamknął balkon. On wszędzie zamyka. Jest takie gorąco, a on wszędzie zamyka okna. Jest po prostu duchota. No, także my kończymy. Kończymy, żegnamy się. Oj, 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 by było widać. Widzimy się w kolejnym vlogu, że już myślę, że z tym pokojem, bo wtedy dopiero nagram. Także buziaki i pa. Pa, pa.